wystąpią uczniowie oraz absolwenci Szkoły Podstawowej imienia Mariusza Zaruskiego w Pucku. Zapraszam. Ciemną dzień.
Gorąco witam w tym szczególnym dniu. To dzień poprzedzający wyjątkową datę dla mieszkańców ziemi łódzkiej, ale też całego Pomorza. W szczególności witam właśnie mieszkańców Pucka, licznie tu zgromadzonych i mieszkańców całej ziemi łódzkiej. Niezmiernie cieszymy się na obecność samorządowców i przedstawicieli administracji rządowej. Dziękujemy za udział również uczniom, młodzieży Liceum Służb Mundurowych im. Macieja Pożyńskiego. Cieszy fakt, że tak wielu nas się zgromadziło w radosnej atmosferze, radosna muzyka, bo to radosne święto. Dziś dzięki kreatywności i pozytywnym pomysłom wielu osób historia spotka się z nowoczesnością. W ten niecodzienny sposób chcemy uczcić 95. rocznicę zaślubin Polski z Mą. O tym świadczą słowa generała Hallera. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. Spróbujmy dziś albo od dziś patrzeć na Bałtyk, na morze z taką radością, jak wówczas, gdy Polska odzyskała dostęp do morza. Jestem przekonany, że ta nowoczesna forma przekazu historii, którą za chwilę wszyscy zobaczymy, to doskonałe uzupełnienie lekcji historii przekazywanej w szkołach. W tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie spektaklu światła, obrazu i dźwięku. Pomysłodawca mappingu Arkadiusz Gawryk, prezes pozytywnych inicjatyw, już nie raz udowodnił, jak ważna jest dla niego ziemia pucka i edukacja morska. Jest wśród nas gospodarz miasta, pani burmistrz Hanna Pruchniewska. Partnerem przedsięwzięcia jest również Polskie Stowarzyszenie Klasy Puckiej, obecny tu prezes stowarzyszenia, pan Sławomir Wielicki. Realizatorem mappingu jest agencja Strategia 360 z panią Dominiką Krasuską na czele. Jednak nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Północno-Kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. Witamy również obecnego tutaj prezesa Zbigniewa Maruka. Szanowni Państwo, zostały raptem minuty, a czas oczekiwania na ten spektakl światła oddaję głos gospodarzowi miasta, pani burmistrz Hannie Pruchniewskiej. Państwa, wszyscy czekamy na ten moment, prawda? Czekamy? Jeszcze takiej frekwencji z okazji zaślubin nie widziałam. Mam nadzieję, że to jest dobry początek i że wszyscy Państwo będziecie mieli ciekawe wrażenia i że ten spektakl historyczny będzie inspiracją do tego, żeby zwłaszcza młodzi ludzie poszukiwali prawdy historycznej. Tego Wam życzę, żeby to była dla Was prawdziwa inspiracja i ciekawe przeżycie. Ciemność widzę. Ale zanim zobaczymy jasność, chciałbym oddać głos sprawcy całego zamieszania. Z Państwem prezes Arkadiusz Gawryk. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa na niezwykłą lekcję historii. Historii zaślubin Polski z morzem. Niezwykle ważnego wydarzenia dla całej Polski i naszego kochanego Pucka. Jest 11 listopada 1918 roku. To, na co czekało kilka pokoleń Polaków, staje się faktem. Polska odzyskuje niepodległość.
właśnie oni reprezentowali Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu. To tutaj ważyły się losy polskich granic. W Wersalu 27 państw podpisało traktat pokojowy, lecz dopiero jego ratyfikacja 10 stycznia 1920 roku wprowadza postanowienia traktatu w życie. Ponad rok trwały prace nad ustaleniem nowych granic, w tym również polskich. Nowo utworzonego Frontu Pomorskiego. Błękitny generał wysyła telegramy zapraszające na uroczystości do Puszki. Thank you.
Thank you.